W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat legendarnej postaci, która była w posiadaniu wielu rar itemów, m.in. takich jak Silver Mace, Bronze Necklace, Warlord Sword, Hornet Helmet, Soft Bootsy, Silver Necklace, Great Axe, Demon Legs czy Golden Helmet. No i jakiś czas później otrzymał Delayta. Więc jeżeli chcesz poznać całą historię i dowiedzieć się od A do Z, jak do tego wszystkiego doszło, jak zdobył te przedmioty, co się z nimi później stało, oglądaj ten odcinek do końca. Zanim jednak przejdziemy, oczywiście standardowo dziękuję Wam bardzo za taki mega odbiór przy wszystkich tych filmach. Dzięki wielkie, mega dziękuję. I zapraszam oczywiście na moje streamy gorgo_stream na Twitchu, gdzie zawsze fajnie się bawimy i zawsze jest mega grzana i bardzo dużo ludzi, więc jak coś to zapraszam. Dodatkowo proszę Was o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, żeby być na bieżąco, żeby Was nie omijały te powiadomienia z filmikami, więc możecie sobie kliknąć tam o powiadomienie dodatkowe. No i oczywiście proszę Was o komentarz, na przykład dajcie znać, kogo chcecie następnego, a my, żeby nie przedłużać, przechodzimy do odcinka. W latach 1999, a początkiem roku 2000, kiedy Antika miała dobre początki, pojawił się na horyzoncie gracz, który chwilę później będzie Wam znany wszystkim jako Mulf. Antika jest i była serwerem, na którym znajduje się najwięcej drogocennych przedmiotów, jak i była serwerem, na którym było najwięcej testowanych różnych rzeczy, update'ów, TB, ponieważ jest to najstarszy serwer w grze, który powstał 7 stycznia 1997 roku. Jednak na początku gry nazywał się serwer Tibia, czyli tak jak się nazywa gra, ponieważ z czasem oczywiście zmienili to wszystko i dodali kolejne serwery, musieli zmienić nazwę i serwer Tibia postanowili zmienić na nazwę Antika. Mulf był przez wielu kojarzony i znany, no przede wszystkim z tego, że robił bardzo dobrą robotę związaną z odkrywaniem różnego rodzaju questów oraz zdobywaniu różnych drogocennych przedmiotów. Zagadki dla niego były największym priorytetem w świecie Tibi, ale nie tylko, ponieważ lubił robić różne ciekawe rzeczy, o których powiem Wam później. Mulf uwielbiał zwiedzać różne miejsca, czytać wszystkie książki znajdujące się w Tibi, no i szukać różnych rozwiązań, jak zrobić danego questa, zanim popularne stały się questlogi, dzięki którym mogliśmy bez problemu sobie radzić z questami. Jednak takie rzeczy są często ciężkie do rozkminy i czasem bardzo czasochłonne, dlatego niejednokrotnie przychodzi nam z pomocą jakaś kawa, energetyk czy napój od firmy Gaminade. Ludzie go lubili, a zarazem nienawidzili, ze względu właśnie na fakt, że no miał on talent, którym nie chciał się dzielić z innymi, miał talent do szukania przedmiotów. Był jednym z posiadaczy Demon Legów czy Soft Bootsów oraz potrafił rozwiązać najtrudniejsze questy na Edron, m.in. pokój w formacie pentagramu z 5 przełącznikami, gdzie trzeba było wykorzystać legendarne tomy. Mulf, będąc posiadaczem wszystkich tomów, zrobił questa i plotki głoszą, że to właśnie stamtąd ma Warlord Sworda albo Great Axe. Dodatkowo tomy te posiadają największe historie legendarne związane z Tibią. Mulf posiadał drugą umiejętność, którą mógł się pochwalić przede wszystkim poza byciem znanym ze swojego talentu zdobywania legendarnych przedmiotów. Posiadał też umiejętności w walce PvP i to nawet mocne. Jego pierwsza wojna rozpoczęła się, gdy przywódca czarnych smoków Hellraiser wyrzucił go z gildii, ponieważ jego nick znajdował się na głównej hunted liście najemników od Mercenaries. W świecie PvP można było kojarzyć Mulfa przede wszystkim z walk przeciwko Mercenaries Guild totalnie samemu. Był dobrym wariatem tibijskim, potrafił sobie radzić w pojedynkę nawet z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Wybrał serwer Antika dlatego, że był to pierwszy serwer PvP i widział tę grę u swojego znajomego, który prawdopodobnie jest również bardzo dobrze znany starym graczem jako Niechow albo Narayan na Antice. Zaczął tam grę, ponieważ Antika miała najwięcej legend, mitów, skarbów, które Mulf za wszelką cenę chciał odkryć. Na tamte czasy posiadał 90 Sworda, 86 Axa oraz 89 Shieldinga. Dodatkowo wbił 8 M-level na 112 levelu, a jego EQ jak na tamte czasy było niesamowicie dobre. Nosił Great Axe, Demon Legi, Hornet Helmet, Magic Plate Armor oraz Bochy. Przedmioty te używał m.in. podczas walki z Mercenaries, jak i również podczas walki z Darkseid. Na początku swojej kariery, zanim zaczął grać rycerzem, próbował swoich sił w graniu magiem, jednak nie grał nim za dużo, próbował wszystkich profesji tak typem skoczka, skacząc z postaci na postać, jednak nie grało mu się zbyt przyjemnie magami ani paladynem, więc postanowił grać rycerzem i tak 27 listopada 2002 roku założył postać o nicku Mulf. Miał świadomość, że zabicie wysokopoziomowego rycerza w tamtych czasach było w rzeczywistości sztuką. Każdy, kto grał w tamtych czasach, na pewno o tym wie. Sam miałem takie sytuacje niejednokrotnie, gdzie próbowali mnie zabić w kilkanaście osób i było to prawie dla nich niemożliwe.
i tak naprawdę wychodziłem z tych trapów, nawet pokażę wam tutaj gdzieś przebitkę ze screenem. Jednak głównym powodem, czemu chciał grać rycerzem, był fakt, że mógł z łatwością przyjmować duże obrażenia, ponieważ miał dużo HP, używać różnych broni, mocnych mieczy czy toporów i mógł walczyć z bliska zamiast uciekać, tak jak to robią magowie czy paladyni. Jego ulubionymi miejscówkami do expienia były Smokin i DL na Venor Lair. Expił tam głównie między 70 a 90 levelem, wbijając sporo expa w tamtych czasach. Następnie przeniósł się na Orc Fortress, gdzie wbił kolejne 9 leveli i osiągnął 99 poziom, gdzie ostatecznie przeniósł się na Lochy Edron, by wbić ostatni, najważniejszy poziom, czyli setny, dobijając go, solując demona, korzystając ze swojego Great Axa i Rune Explo. Najlepszym expowiskiem, a zarazem najbardziej profitowym, Mulf uważał, że jest rest Warlocków na demona. Najwięcej czasu przybywał w mieście Thais i Venor. Thais uważał za najbardziej legendarne miasto, a Venor za zwykłe, w którym można powiedzieć, że mieszkał na co dzień. I tutaj przychodzi fajne pytanko, gdzie wy mieszkaliście? Albo które miasto najbardziej lubiliście, albo dalej lubicie? Ja miałem podobnie, Thais mega szanowałem ze względu na to, że to było pierwsze miasto i tak dalej, ale jakby całą swoją karierę tibijską spędziłem w Venor. Jego celem było rozwiązanie wszystkich legendarnych questów i znalezienie wszystkich przedmiotów, o których mówili ludzie, że są one niedostępne do zdobycia. Znalazł ich kilka, pokazując, że niemożliwe nie istnieje. To prawdopodobnie odróżniało go od większości graczy Tibi, ponieważ miał swój cel, który nie był związany stricte z expieniem, wbijaniem leveli czy z byciem top w skillowaniu. W okolicach 2007 roku porzucił grę, ale dalej przegląda oficjalne fora Tibi lub czasami ogląda różnego rodzaju screeny z Tibia D. Załamał go fakt, m.in. gdy usłyszał, że Cipsoft ma wbudowanego aimbota, czyli strzelanie run z hotkey, co zniszczyło totalnie świat PvP i już nic nie trzeba umieć, nie trzeba mieć żadnych umiejętności w rękach, bo teraz wystarczy odpowiednio kliknąć przyciski na myszce czy na klawiaturze, no i mamy wszystko zrobione samemu. Mulf uważa, że w dzisiejszej Tibi, grając magiem czy druidem czy paladynem, nie musisz mieć żadnych umiejętności, by kogoś zabić, wystarczy wycelować na battle i potem klikać hotkey, a reszta zrobi się sama. Jednak są też pozytywy, o których wspominał niejednokrotnie, a dokładnie mowa tu o nowych questach, przedmiotach czy potworach. Ale ogólnie lepiej wspomina wcześniejsze lata Tibi, mając świadomość, że gra musiała się rozwijać, jednak miał nadzieję, że w nieco innym kierunku, jeżeli chodzi o pod kątem PvP. Ja osobiście uważam też, że każdy to wie, kto mnie zna, że na Real Tibi jedyna rzecz, która mnie najbardziej irytuje, to właśnie system PvP, wbieganie na siebie, bieganie na mecz głole i lurowanie po 50 potworów, wciskając hotkeye na automatyczne ubieranie ringów, leczenie, manasowanie czy strzelanie z run. To niestety moim zdaniem już nie jest PvP. Okej, jakieś tam jest, ale prawda jest taka, że większość graczy, jeżeli byśmy przenieśli takie tysięczne levele, które grają, nie wiem, na takiego Tibiantisa, no to prawdopodobnie byliby ogórkami i by byli zastrzeleni przez pierwszego lepszego 15 source'a, bo nie umieliby trafić w ogóle runą w przeciwnika. Oczywiście nie wszyscy, wiadomo, ale większość. I przenosząc w drugą stronę, no to łatwiej się nauczyć strzelać z hotkey niż celować z ręki. No i to jest takie moje zdanie, możecie się z nim nie zgadzać, ale ja tak osobiście uważam. Wiele osób radziło Mulfowi, by napisał jakąś książkę z serii Jak znaleźć rzadkie i unikatowe przedmioty. Był sławny ze względu na fakt, że posiadał te wszystkie rzeczy, takie bardzo rzadkie, które w większości sam osobiście znalazł i zdobył. Jego motto było proste: najważniejsze jest to, by być cierpliwym i chętnym. Jeśli zacznie się czegoś szukać, to nie można przestawać. Trzeba robić notatki dotyczące questów, których trzeba używać mózgu i wtedy wszystko się dzieje łatwiej. A przy takich rozkminach i pracy umysłu może nam pomóc m.in. wyżej wymieniony Gaminate, który pobudzi nasz umysł na kilka godzin. Aktualnie jesteśmy w czasach, w których rozmowa z NPC polega na tym, że klikamy dalej, dalej, yes, 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 straight, straight, koniec i na razie, przez co wiele historii przechodzi nam bokiem. Kiedyś było w sumie podobnie, dużo osób omijało rozmowy z NPC, śpiesząc się i nie słuchało, co mają w ogóle do powiedzenia. I to właśnie był błąd, bo właśnie wiele wiadomości, ważnych wiadomości, posiadały NPC-ki, o których w ogóle tam nigdy nie czytaliśmy, co oni tam piszą. I tam były wiadomości na temat wielu questów, tak też właśnie kiedyś odkrywało się questy, bo zanim ktoś zrobił o nich quest spoilery, no to najpierw ktoś musiał te questy rozwiązać. Tipsoft standardowo z czasem pousuwał różne questy, m.in. usunął dwa questy w okolicach miejsca, gdzie znajduje się parchment quest. Tibi jest wiele dziwnych miejsc wyglądających dziwnie, ponieważ często ukrywają coś. Na przykład w pomieszczeniu w kształcie pentagramu w podziemiach Edron z 5 przełącznikami. Tam udało mu się zdobyć jeden z rarytemów, który ma przerzucone na inne konto z low levelem.
Tak też zdążył przed Delayt'em schować swoje itemki w Tibi i możliwe, że kiedyś wróci jeszcze do gry, albo te rzeczy po prostu pójdą na sprzedaż. Na Antice jest kilka osób z Great Axe'em aktualnie, Winged Helmetem, Blue Tomem i tak dalej. Przeważnie leżą gdzieś te itemy schowane, niektóre rzadkie przedmioty to także przedmioty, które normalnie można teraz zdobyć w grze po tych wszystkich aktualizacjach, które zostały dodane przez Cipsoft. Na przykład kiedyś Darkshield posiadał tylko Mulf i jego przyjaciel, później Darkshield został dodany do questa Nathais dla niskopoziomowych graczy, przez co jego wartość totalnie spadła. Już był po prostu bezużyteczny i bezwartościowy. Jeżeli dwie osoby go miały na całą Tibię, no to był wow, jako legendarny przedmiot. Ale później jak Cipsoft dodał to do questa normalnie, że każdy sobie mógł tam pójść, no do tej latarni Nathais, no to już była po prostu kapania i ten itemek już był bezwartościowy. Przedmioty, które Mulf znalazł, to m.in. Silver Mace, który zdobył lata temu w podziemiach pustyni, niedaleko Pocha, gdzie można aktualnie zrobić Desert Questa. Czy na przykład Softbucy, które nie miały jeszcze opcji regeneracji HP ani many, ponieważ PoiQuest wtedy jeszcze oficjalnie nie istniał. No i to jest mega ciekawe, że miał softy, zanim te softy w ogóle były dodane do Questa, zanim w ogóle Poi istniało. Ale jak dobrze wiemy, Aries War już też tam był w tym miejscu, gdzie był Poi, zanim było Poi, więc już niedługo z nim będzie wywiadzik, więc czekajcie, bo będzie fajny, fajny filmik. Mulf uważa, że Cipsoft wykonał świetną robotę, jeśli chodzi o dostęp do tych przedmiotów. Questy były trudne i niektóre były też łatwe, ale najtrudniejsze to było po prostu to, że trzeba było je rozkminić. Teraz w Tibi wydaje się, że musisz iść po prostu XP, żeby zdobyć kasę i rzadkie przedmioty, bijąc bossy. I questy tak samo możesz sobie w sumie zrobić, tylko że wszystko leci już na questlogach. No i tak naprawdę już nie trzeba zbytnio używać mózgu, jak to sam mówił, tylko używa się pewnego schematu, albo lecieć według spoilerów, korzystając z jakichś tam sieci internetowych, czy po prostu korzystać z serwisów. Na szczęście jest jeszcze garstka ludzi, którzy rozkminiają dalej questy i dalej próbują jakieś transkrypcje i tak dalej rozkminiać, także bardzo fajnie, oby to szło dalej w dobrym kierunku. Jedynym przedmiotem, którego nigdy nie udało mu się znaleźć, był Greytom, który ostatecznie odkupił od innego gracza, któremu udało się zrobić tego questa. Mulf potrzebował tego Greytoma, ponieważ miał już wszystkie pozostałe książki, a żeby zrobić ten quest z pentagramem, no to był potrzebny właśnie zestawik tych książeczek. Mulf brał również udział w wielkiej wojnie na Antice między Last Action Heroes i The Alliance, jednak najwięcej czasu spędził na przedwojennych walkach, pomagając Last Action Heroes. Pierwsza wojna, w której walczył, miała miejsce, gdy został wyrzucony przez Hellraisera, lidera Czarnych Smoków. Ogólnie Mercenaries i Black Dragons tak naprawdę byli przyjaciółmi, a nie wrogami. Choć jak to bywa w życiu i w Tibi, tym razem nie było inaczej. Jedni i drudzy mieli swoich ludzi, którzy nadawali na dwa fronty. Najbardziej wkurzyło Mulfa to, że widział swoją głowę w Hunted Liście, w której ludzie płacili 3,5 kaka za jego śmierć. W tamtych czasach to było bardzo dużo pieniędzy. Zdaniem Mulfa, Hellraiser był tchórzem i dlatego wyrzucił Mulfa z gildii, bo ten był na Hunted Liście. Wyrzucił go, by chronić pozostałych graczy, jednak ostatecznie został dźgnięty w plecy. Walczył w pojedynkę przeciwko Mercenaries i zabił ich w sumie 8. Często lubił trenować sobie na nich PvP i biegał sam przeciwko 6 graczom, by ich trochę poddenerwować, a następnie zmęczyć, bo koniec końców ludzie odpuszczali. Do tego czasu ani razu nie zginął, aż nagle dostał kika i został zabity przez gracza o niku Ashera, w dodatku solo. Możliwe, że zapodali mu jakąś pingerę, przez co wyrzuciło mu neta. Druga wojna, w której walczył Mulf, toczyła się między Darkseid a Alliance War. To była najlepsza wojna, w jakiej brał udział, trzeba było mieć do tego dobrą taktykę, by zniszczyć przeciwnika. Ostatecznie Mulf już nie pamiętał, jak to się skończyło, gdyż podczas wojny jego postać została usunięta przez pracowników Cipsofta. Tu jest dość gruba akcja, gdyż przeciwnicy jego byli gracze, którzy mieli również dostęp do kont Game Masterów w Tibi, więc poszukali jakby lepszych argumentów, aby załadować mu kasację konta. Można powiedzieć, że walczył przeciwko graczom, którzy byli Game Masterami, tylko że ci Game Masterzy mieli swoje normalne postacie. Miał tylko jeden wpis w rejestrze banów, ponieważ zdarzyło mu się kogoś obrazić na forum. Następnie dostał delayed z powodu handlu kontem, gdzie sam, jak zapewnia, nigdy nie sprzedał swojej postaci, ani nigdy nie miał zamiaru tego zrobić, po prostu nie chciał, żeby ktoś biegał z jego postacią o niku Mulf, tym bardziej, że w środku wojny szło im bardzo dobrze, więc nie chodziło nawet o jakieś przegrywanie podczas wojny. Po prostu Game Masterzy w tamtych czasach mieli wiele za uszami i niejednokrotnie pomagali znajomym albo samym sobie, właśnie w tym, żeby im się grało łatwiej.
i lepiej. Choć oczywiście większość z nich grała fair play, to właśnie zdarzały się takie gagatki, które nadużywały władzy niejednokrotnie. Game Masterzy chcieli usunąć go za wszelką cenę, bo nie radzili sobie z nim swoimi normalnymi postaciami, a wygnanie tak wysokopoziomowego rycerza z dobrym PvP było po prostu ciężkie. Podsumowując, Mulf był graczem, który posiadał wiele itemów, większość z nich została przeniesiona na inne konta, gdy dowiedział się, że przeciwko niemu toczy się taka batalia w TB. Dodatkowo on był mistrzem pod kątem szukania i odkrywania questów w grze. Tak więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał i jakoś przytoczyłem wam tą historię całą Mulfa. Trzeba przyznać, że naprawdę fajny gość, nie? Tyle rzeczy odkryć, tyle rzeczy znaleźć. Znalazł Great Axe'a. Niestety dokładnie wszystkiego nie wiemy, gdzie to, bo nie wygadał się. Nie wygadał się w żadnych wywiadach ani ze stylu, skąd to zdobył. Jednak łatwo się możemy domyślić, że niektóre rzeczy po prostu respiły się podobnie, jak to było na przykład z Winged Helmetem czy Hornet Helmetem. Respiły się w różnych miejscach, tak? Jedna rzecz się respiła, jak wcześniej wspominałem, na Desert Questie aktualnym. Druga rzecz się respiła gdzieś w okolicach High Temple. I tak to wszystko mniej więcej wyglądało. Jeżeli chodzi o tego delayta, to też bardzo ciekawa sytuacja, że Game Masterzy po prostu się na niego wzięli i patrząc na to, że miał zwykłego rekorda, zwykłego bana za wyzywanie, no to drugi ban to od razu był delayed, gdzie nigdzie nie było informacji o tym, że on chce sprzedać postać, więc po prostu tak naprawdę go próbowali uwalić. Naprawdę fajna, kontrowersyjna postać pod tym kątem, jeżeli o to chodzi. No, dobry wariat w bitkach PvP. Gość, który na pewno jest wielu znany właśnie ze względu na fakt, że on miał bardzo, bardzo dużo rar itemków jak tamte czasy. No i dużo rzeczy udało mu się przerzucić na drugie konto. Także tyle dobrego, nie? Dobrze, że mu nie usunęli z tych drugich kont, bo pewnie jakby chcieli, to by się mogli bez problemu uprzeć. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Proszę zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarze, kogo chcecie następnego i dajcie znać, czy wam się podobał ten filmik. Tutaj też, o, z tej strony, się zaczynają pojawiać filmiki, możecie w nie wbijać. Oglądajcie pozostałe filmy, ponieważ już jest ich ponad 20. Dziękuję wam bardzo, do zobaczyska, hej!